action is inbound. Cześć, siemano, Sensor Makler Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I w dzisiejszym filmie, nie, to nie jest film z Warzone'a, tak, będziecie mieli gameplay z Warzone'a, ponieważ jest to nowy tryb, jest to nowa oddzielna aplikacja, która jest 100% za darmo, lecz dzisiaj się skupimy generalnie na Modern Warfare i update'cie, który wystąpi w tym samym dniu do gry, czyli nie do samego Call of Duty Warzone, lecz do samej gry Call of Duty Modern Warfare, który zmienił kilka rzeczy. Jest to update 1.17, który nie trochę waży, prawda? Jeśli chodzi o PS4, mamy 17, tutaj około giga od 18 do 22, przynajmniej update zajmuje tyle na wszystkich platformach. Specyficznie na PS4 podobno zajmował 15, chociaż dla mnie on zajmował 18, więc to różnorodnie jest, nie wiem czemu. Jeśli chodzi o Xbox, zajmował to 18.4, jeśli chodzi o PC, zajmował 21 giga, więc to są wielkości tych update'ów. Przechodzimy bardziej tutaj, co pozmienia tak naprawdę ten update, ponieważ mamy trochę rzeczy, mamy nową broń, mamy trochę nerfów, trochę zmian w playlist, także nie będę oczywiście wam tutaj zanudzał wszystkimi drobnymi zmianami, na koniec omówimy kategorię tych wszystkich zmian, czy jak chcecie sobie sami przeczytać, nie oglądając tego filmu, macie link w opisie, dzięki temu możecie sobie wszystkie zmiany doprawy poczytać. Zanim zaczniemy, chciałem szybko powiedzieć sorry za to, że filmy tak się późno pojawiają i generalnie tutaj mało na temat Warzone'a jest i tak dalej, lecz tak, do końca tygodnia mam w planach tutaj zrobić ogromne wieści na temat Warzone'a i tak dalej, czego lubię i wiele więcej, naprawdę dużo filmów na temat Warzone'a, więc jeśli oczywiście jesteś nowy, subskrybuj, dzięki temu będziesz oczywiście na bieżąco, ale dobra, przechodząc do playlisty, jak widzicie, mamy wojnę naziemną, mamy strzelnicę, no to standardowo oczywiście 2x2, wojna naziemna 32 na 32, mamy znajdź i uratuj, drużyna na zmianę broni celu i niszczy go, więc na zmianę niszczycie cel i ratujecie, bez oczywiście reanimacji. Mamy też młyn za dyma, jest to playlista, w której mamy 3 tryby, nakręcony, kierat i strefa zrzutu, więc tutaj powiedzmy te tryby już były w pierwszym sezonie, lecz powracają. Mamy także shoot house i shipment, czyli połączenie jednej playlisty, w tym macie dwie mapy bardzo chaotyczne i tak dalej. Z czego się bardzo fajnie zgadza, ponieważ jest Double Exp teraz w grze i trwa od 10 marca do godziny 20, 17 marca, więc tak, mamy solidne 7 dni i to jest Double Exp na postać, Double Exp na broń oraz Double Exp na tiry, więc naprawdę teraz jak nie graliście, macie szansę, ponieważ jest tylko 25 dni do końca sezonu, co oznacza, że jeśli nie wbiliście ostatniego levela na Black Markecie, czy tam wiecie, kontrabandzie, jakkolwiek to nazywać, nie będziecie mieli okazji. Przechodzimy do sklepu, jak widzicie mamy nowe tutaj dwa nowe zestawy. Pierwszy z nich jest to Asan Bosam, nie wiem co to w ogóle za nazwa. Wepnij krew wrogów z zestawem Asan Bosam, skórka operatora odblokuje również samego operatora. Jak widzicie, kosztuje 2400, więc dobre 8 dych. Mamy nocny kieł, skórka na grinch, bardzo fajna. Uważne oko, czarny kieł, pistolet, talizman, broń do walki wręcz. No i tam kilka różnych bzdetów, plus do tego double tiry, dwa skipy na naszej kontrabandzie. Mamy też Hank Teen, czyli wymanewruj konkurencję na fali. Jak widzicie, tutaj nic zwykłego nie dostajemy, poza tym właśnie nowym shotgunem, którego Cezara omówimy. I do tego dostajecie jeszcze gest i talizman i generalnie cały tutaj zestaw kosztuje 1200 cut pointów, więc trochę mniej. Więc dobra, przechodzimy do naszej broni, ponieważ mamy nową broń, w końcu dotarła do nas nowa broń w sezonie drugim, która już była oczywiście zapowiedziana na naszej tak zwanej roadmap, czyli na mapie, która nam przedstawia, co dostaniemy w danym sezonie. Także tak, jest to shotgun VLK Rogue, więc bardzo ciekawa nazwa. I tak, jest to shotgun, wszyscy myśleli, że to będzie SMG, lecz jest to shotgun. I żeby go zdobyć, trzeba oczywiście zdobyć 7 killi z 5 dodatkami w 15 różnych meczach, więc tu macie taki specyficzny challenge, aby oczywiście odblokować ten shotgun. Więc używacie shotguna, nakładacie 5 dodatków i zdobywacie 7 killi w 15 różnych meczach. No i odblokujecie shotgun, który nie jest aż tak dobry, przynajmniej ja jeszcze go nie używałem, więc nie mam takiej prostej opinii. Generalnie ludzie mówią, że to jest połączenie takie shotguna typu Origin wraz z R90, więc powiedzmy taki średniak, powiedziałbym, że na blisko jest dobry, wiadomo jak to shotguny, lecz na takich naprawdę minimalnych 5-6 metrach już shotgun naprawdę nie daje rady. Jest oczywiście shotgun automatyczny, więc możecie bardzo szybko z niego strzelać. Jak już mówię, na ten temat się dużo nie wypowiem, wy możecie, dajcie znać, jeżeli graliście tym shotgunem. Ale dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy, między innymi kolejny shotgun, który powiedzmy dostał trochę buffów, trochę nerfów. Jest to shotgun 725 i ten shotgun powiedzmy dostał taki mały balans, powiedzmy mamy trochę nerfów, trochę buffów, więc został zbalansowany. I pierwszy tutaj
rzecz dotyczy odciętej lufy. Jak wiecie, ten dodatek sprawiał to, że ten shotgun był o wiele lepszy. Wiecie, robiliście shotguna olbrzyma, no i dzięki temu mieliście bardzo dobry, powiedzmy, shotgun na blisko i tak dalej. Zasięg był też poryty, ponieważ jest to 7,25, prawda? A więc pierwszą mamy tutaj zwiększona prędkość ruchu, więc mamy taki buff. Niedużo, lecz trochę jest oczywiście zwiększona prędkość ruchu. Mamy zwiększony spread podczas celowania, czyli spread pocisków, który właśnie następuje podczas wystrzału i gdy celujecie, teraz on jest większy, więc shotgun jest mniej celny, co oznacza, że gdy celujecie w głowę, nie, na jakimś tam dystansie, nie wiem, 3-4 metry, no to ten spread będzie większy, dzięki temu jest szansa, że go nie zabijecie i tak dalej, wiecie, jest spread tych naboi większy nawet właśnie z tą lufą, która sprawia to, że tych spread jest ten spread tych naboi miał być jak najmniejszy i jak najbardziej celny. Więc no, zmniejszone obrażenia IDS, czyli podczas celowania macie zmniejszone obrażenia, to kolejny nerf. Mamy oczywiście zmniejszony zasięg obrażeń dalekich, więc jeszcze macie większy nerf, macie mniejszy o wiele zasięg, więc dzięki temu będziecie zadawali mniejsze obrażenia na tych dużych dystansach z 7,25. Oraz mamy rozszerzony, bardzo śmiertelny zasięg do obrażeń bliskich, więc z bliska shotgun będzie śmiertelny, prawda? Jak to powinno być z shotgunami, że z daleka będzie trochę sprawia problem. Jakby moim zdaniem to jest dobre zbalansowanie tego shotguna, jakby ja już mi to zbytnio nie obchodzi, ponieważ ja mam ten shotgun na złoto, więc jakby już zbytnio nim nie gram, prawda? Więc napiszcie co myślicie, moim zdaniem ten shotgun teraz jest w takim miejscu, jakim powinien być, prawda? Ale dobra, nie zanudzając was, chyba to z generalnych takich większych napraw to wszystko. Oczywiście mamy o wiele więcej ogólnych dopraw, które naprawdę nie będę wymieniał, nie będę was zanudzał, jeżeli oczywiście chcecie sobie poczytać. Macie oczywiście link w opisie, tam możecie sobie wszystko specyficznie przeczytać, jest ich naprawdę bardzo dużo. Do tego macie jeszcze naprawy misji i wyzwań, klasyczne operacje specjalne, operacje specops i kilka napraw na PC. Więc jak już mówiłem, nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ ich jest bardzo dużo. Też chcę, żebyście oczywiście szybko otrzymali te informacje, także dzięki. I oczywiście za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach, prawdopodobnie już tak na 100% w Warzone. Nie wiem czy jutro, czy w piątek, czy sobotę, czy niedzielę. Jak już mówiłem, do końca tygodnia chcę naprawdę zrobić dużo filmów, także dzięki oczywiście za oglądanie, subskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowy. Chciałem bardzo podziękować za wszelki support właśnie, no powiedzmy na premierze Warzone'a, gdzie było kilka różnych filmów i naprawdę bardzo dziękuję za obejrzenie tych filmów i co? Zostaw łapę w górę, jeżeli film Ci się podoba, naprawdę bardzo mi to, że pomoże, a to już zajmie jedną głupią sekundę, także dzięki. No i co? Do usłyszenia w kolejnych. Na razie. Makler out. Not you.